Ahoj, kamraci! Moi kochani, karnawał trwa, nawet jeśli może tego jeszcze nie czujecie. Ja na przykład jeszcze tego nie czuję, ponieważ nie za bardzo mam czas imprezować, ale pamiętajcie, że karnawał to fantastyczny czas, żeby z naszych charakteryzacji zrobić pożytek. Koniecznie wbijajcie na jakąś kostiumową imprezę, to po prostu wasz obowiązek jako moich widzów. Rozumiecie? Rozumiecie? A żeby wam to nieco ułatwić, pokażę wam przez najbliższe tygodnie 6 bardzo prostych charakteryzacji, które bez problemu możecie wykonać w domu. Niektóre bardziej pracochłonne, inne dosłownie last minute. Postaram się, żeby to były dosyć popularne i uniwersalne tematy, natomiast ugryzione w ciekawy, oryginalny sposób. Dam wam też parę wskazówek co do kostiumów i kilka prostych trików charakteryzatorskich. Co wy na to? Dzisiaj, mam nadzieję, że to rozpoznaliście, wcieliłam się w pirata. Piratkę. No. Piratka brzmi jakoś niepoważnie. Można śmiało powiedzieć, że inspirowałam się nieco Jackiem Sparrow, ale jak widzicie, jest to wersja bardzo kobieca. Jest to piratka, która mimo przykrego wypadku, który ją spotkał, nie zrezygnowała ze swojej wyzywającej kobiecości. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, dajcie łapkę w górę i oglądajcie, co będzie dalej. No to zaczynajmy. Na początek trochę się pokiereszujemy, zrobimy blizny, a użyjemy do tego specjalnego środka kolodionu, który możecie kupić w każdym sklepie z artykułami do charakteryzacji. Zanim go jednak nałożę, naszkicuję bliznę konturówką w kolorze zgaszonego różu. Pamiętajcie o tym, że kolodion to jest środek dość mocny i ma takie nieprzyjemne opary, więc trzeba unikać okolicy oczu i także nie możemy najechać na brew. Zaraz wam pokażę, jak sobie z tym poradzimy. Ten fragment brwi, przez który przechodzi blizna, pokrywam klejem. Najzwyklejszym szkolnym klejem w sztyfcie, takim jakiego używam do zakrywania brwi. To miejsce pudruję i pokrywam korektorem dopasowanym do koloru skóry. Na razie to tyle, wrócimy do tego jeszcze później. I teraz zaczniemy bawić się kolodionem. Nakładam go na wszystkie te zaznaczone miejsca, omijając tylko bezpośrednie okolice oczu. Przy ustach też uważajcie, natomiast no nic wam nie grozi, dopóki tego nie połkniecie po prostu. Z doświadczenia wiem, że jedna warstwa raczej nie wystarcza, należy nałożyć ich kilka, żeby widzieć wyraźny efekt wklęsłości. Efekt takiej blizny jest bardzo fajny i naprawdę łatwy do osiągnięcia. Natomiast kolodion może podrażniać skórę, więc przed użyciem koniecznie zróbcie test na skórze. W internecie znajdziecie dużo tutoriali, gdzie ktoś używa kolodionu już na nałożony podkład, puder i tak dalej. No, są dwie szkoły najwyraźniej i nie powiem wam, jak macie robić, to od was zależy, natomiast ja zauważyłam, że im więcej produktów mamy na twarzy, tym ta blizna łatwiej schodzi. Najlepiej trzyma się na czystej, oczyszczonej skórze. Nakładam podkład sporo ciemniejszy od mojego naturalnego koloru, bo zakładam, że piratka musi być opalona. Kremu z filtrem raczej nie używam. Mocno konturuję twarz i dodaję także bronzera na kości policzkowe i czoło. Dodam również różu, ale w kolorze, tak jak widzieliście, takim pomarańczowym. I przechodzę do makijażu oka. Mocne smoki z takimi miedzianymi akcentami. Na drugim oku powtarzam te same kroki, natomiast nie robię tego zbyt dokładnie,
i celowo sprawiam, żeby oko wydawało się troszeczkę bardziej opadnięte, mniej atrakcyjne. Jak widzicie, przy prawym oku wyczyściłam to miejsce, gdzie dochodzi blizna. I całą bliznę dodatkowo jeszcze podkreślam kremową, bardzo jasną kredką, bo chcę, żeby moja blizna, tylko lekko już zaleczoną, rozcieram delikatnie tę kredkę, dodając odrobinę różowej pomadki. Czerwonym cieniem do powiek podkreślam miejsca dookoła blizny, żeby uwydatnić to wgłębienie. Te wszystkie zabiegi sprawiają, że blizna nabiera charakteru, natomiast ten podstawowy sposób kolodion plus różowa kredka to jest też świetny sposób i jak najbardziej wystarczający. Więc jak macie mniej czasu, śmiało zróbcie to w ten sposób. Mocno podkreślam brwi, a raczej jedną brew, bo w prawym oku podkreślam tylko symbolicznie. Założyłam sobie, że moja piratka nie miałaby już tyle serca do tego oka z blizną i pewnie źle przez nie również widzi. I teraz mój ulubiony moment – piegi. Świetnie do tego sprawdza się pomada do brwi. Robię pędzelkiem takie nierównomierne plamki i rozcieram je palcem. Dodatkowo jeszcze przejadę całość gąbeczką z resztkami podkładu, żeby piegi dobrze się wtopiły i wyglądały naturalnie. Postawiłam również na ciemne usta. Jeżeli chcecie, żeby postać wyglądała bardziej dziewczęco, to zostawcie usta jasne i naturalne. Dodałam wyraziste, sztuczne rzęsy i wykańczam całą charakteryzację. Naprawdę macie tutaj dużą swobodę. Ważne, żeby piratka miała dużo ozdób we włosach, na szyi, na głowie chustę lub piracki kapelusz i jazda grabić i plądrować. Wielkie dzięki za uwagę i widzimy się już jutro w kolejnym pomyśle na karnawał. Do zobaczenia! Ahoj. Arr. Nie mogę się śmiać. Słyszycie to? Moi kochani... Ops.